nami szkoły mistrzostwa sportowego są dwaj znakomici piłkarze. Józef Kałuża i Henryk Rajman. Obaj byli legendami swoich ukochanych klubów. Kałuża Krakowi, natomiast Rajman Wisły. Jedni z najlepszych piłkarzy polskich. Okresu przedwojennego, choć ostro rywalizowali na Mławie. To poza wojskiem zawsze potrafili podać sobie ręce. Rajman i Kałuża są doskonałymi wzorami dla młodych talentów piłki nożnej. Mam powiedzieć coś o swojej przeszłości piłkarskiej. Przyznam się, że czynię to chętnie, bo powrót, choć tylko myślą, do dawnych, lepszych czasów jest rzadką dziś radością dla każdego starego piłkarza, wychowanego w innych niż jeszcze warunkach i ideałach. Mimo moich 15 lat i wagi o wiele mniejszej niż piórkowej, trener Krakowi Korzelu zakwalifikował mnie na stałe do pierwszej drużyny. Niemałą zasługę w tym miał sam Korzelu, no i Singer, od którego zdobywałem pierwsze wiadomości taktyczne. Ciekawie trenował nas Korzelu, na przykład strzelanie. Kto trafił w pewne z góry oznaczone miejsce w bramce, otrzymywał czekoladę. Wkrótce mnie i Milecha odstawiono od strzelania, ponieważ brakowało stale czekolady dla innych. A pamiętasz, Henryk, jak w 1925 roku Wisła przegrywała do przerwy 1-5? W szatni paliłem do chłopców mówkę, po której mieli wzywać. Powiedziałem wtedy, kto z was nie czuje się na siłę, aby w drugiej połowie meczu wydać z siebie wszystkie siły dla zmazania hańby, jak w tej chwili wisi nad nami, nikt lepiej nie wychodzi na boisko. Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw. Czasem i przegrać przychodzi, ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki. Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niego podania ręki. Postanowiliśmy grać do upadłego. Walczyliśmy jak lwy. Dochodziło się do każdej piłki. Nie czułem bólu. Wyrównać. Ci dwaj piłkarze mogą być wzorem zachowania dla młodych piłkarzy. Wkładaj całe serce w to, co robią. Inspirują nas do ciężkiej pracy. Trenerze, zobaczmy, co dzisiaj dzieje się w piłce nożnej. Dopóki piłka jest w grze, wszystko jest możliwe. Witam wszystkich zgromadzonych na uroczystości ślubowania klas pierwszych naszego gimnazjum i liceum. Dyrekcję szkoły, nauczycieli, trenerów, rodziców i uczniów, a zwłaszcza was, drodzy pierwszoklasiści. Próbujemy dbać o honor szkoły, szanować jej symbol i dobre imię. Przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły. Polecać dyrekcji, nauczycieli, trenerów. Być odpowiedzialnym za swoje zachowanie. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, internacie i na obiektach sportowych. Prowadzić sportowy, w pełni zdrowotny tryb życia i wykluczyć wszelkie używki. Ślubujemy! Może zobaczymy, co u tych bohaterów boiska słychać. Zacząłem grać przez mojego brata. On grał tam w klubach takich okolicznych, tak jak ja zacząłem. No i ogólnie mi bardzo dobrze szło i chciałem być taki jak on i dalej chcę. Sport sprawia mi wielką frajdę. Sport daje mi możliwość odreagowania w pozytywny sposób. Dlatego wolę iść na przykład na trening niż spędzić dzień z kolegami pod klatką, niż spędzić dzień przed komputerem. Dlatego w przyszłości chciałbym zostać zawodowym piłkarzem. Lubię piłkę, ponieważ gdy gram, zapominam o problemach. Pierwszy raz uczestniczę w tej szkoły. Gram w piłkę, ponieważ sprawia mi to największą satysfakcję w życiu.